Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Niespodziewany i krwawy kryzys w Kazachstanie w styczniu tego roku uświadomił wielu ekspertom, wielu komentatorom, że warto współcześnie myśleć o innych potencjalnie niebezpiecznych regionach w przestrzeni postsowieckiej, warto to analizować. Kazachstan do niedawna był uważany przecież za jeden z najbardziej zamożnych i stabilnych państw w Azji Środkowej. No, dla wielu oczywiście komentatorów, ekspertów jest jasne, że wojna może w każdej chwili ponownie być wznowiona na większą skalę, czy to w Donbasie, czy to w Górskim Karabachu. Jednak doświadczenie z początku tego roku, jednak te wydarzenia, te procesy, które zaszły w Kazachstanie, pokazują, że zarówno politycy, jak i eksperci powinni zwracać o wiele większą wagę na kwestie ryzyka geopolitycznego i potencjału kryzysowego różnych regionów w przestrzeni postsowieckiej, które są mniej znane, które są mniej oczywiste. I w mojej opinii niewątpliwie takim obszarem, takim regionem jest, jest Górski Badachszan. Jest to największy okręg autonomiczny w Tadżykistanie, w jego wschodniej części, a jednocześnie paradoksalnie najsłabiej zaludniony. Jego powierzchnia to około 64 tysięcy km2, a zaludnienie wynosi około 220 tysięcy ludzi. Ośrodkiem administracyjnym, stolicą górskiego Badachszanu jest miasto Chorok. Ten okręg został utworzony w, na początku stycznia 1925 roku jako górsko-badachszański obwód autonomiczny. To, co jest istotne w ostatnim czasie, to fakt, że kiedy Rosjanie i Afgańczycy obchodzili 15 lutego bieżącego roku 33. rocznicę ostatecznego wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu, jednocześnie oba kraje. I Federacja Rosyjska i Afganistan wzmacniały swoje siły wzdłuż granicy afgańsko-tadżyckiej. Obydwa państwa przerzucały swoje wojska. Powodem tego było ponowne pogorszenie się stanu bezpieczeństwa w górskim Badachszanie i niewątpliwie także intensyfikacja chińskiej aktywności w tym regionie. Warto dodać, że górski Badachszan no, nigdy właściwie nie był całkowicie stabilny od czasów upadku Związku Sowieckiego, a właściwie nawet jeszcze od schyłku istnienia tego, tego państwa. Natomiast warunki tam w ostatnim czasie bardzo się pogorszyły od protestów, które miały miejsce w listopadzie 2021 roku. Chodziło o sprzeciw wobec zabójstwa lokalnego działacza przez przez policję tadżycką. Tutaj właściwie mamy do czynienia z krzyżowaniem się wpływów, zarówno rosyjskich, jak i chińskich, również, i to jest bardzo istotny element tej całej układanki geostrategicznej. Kiedy został zabity jeden z lokalnych aktywistów w górskim Badachszanie, o co, co została oskarżona Policja Bezpieczeństwa, właściwie mówimy o służbach bezpieczeństwa Tadżykistanu, no, w, wtedy władza centralna w Tadżykistanie poczyniła pewne, pewne ustępstwa, ale władze, władze lokalne tak naprawdę u, uważają, że Duszan B nadużywa swojej, swojej władzy. Władze w Tadżykistanu dążą do aresztowania przede wszystkim lokalnego przywódcy yy, Mahmad Bokira. Yy. Mahmad Bokirowa, nazywanego często Bokirem, którego oskarżają o udział w handlu narkotykami, a także o ataki na lokalnych urzędników. Sam Mahmad Bokirow zaprzecza tym oskarżeniom, uważa, że narkotyki zostały mu podrzucone, no i uważa, że rząd w Dushanbe tak naprawdę nie przestrzega. Autonomii górskiego Badachszanu. A jest to region niezwykle ciekawy i warto kilka słów powiedzieć na temat kwestii etnicznych. Jedynym obszarem górskiego Badachszanu, który jest zamieszkały, to Dolina Rzeki Pancz, to rzeka wzdłuż której przebiega granica z Afganistanem. To w tej dolinie znajdują się główne miejscowości tego okręgu. Wszystko inne właściwie na tym, na tym obszarze to nieprzebyte góry. No i to góry nie byle jakie, bo słynny Pamir. I to od nazwy tego pasma górskiego na, lokalna ludność bywa często nazywana Pamirami. Pamirowie to oczywiście krewni Tadżyków, ale oni sami uznają się za odrębną grupę etniczną, z własnym językiem i własną religią. No tych języków w ich różnych... W ich różnych odmianach jest, jest kilka, natomiast, natomiast religia jest jedna i to jest izmailizm. Jest to nurt szyickiej gałęzi islamu, który liczy około 15 milionów wyznawców. Duchowy przywódca izmailitów, Agahan IV, mieszka obecnie w Szwajcarii. W tym regionie krzyżuje się bardzo wiele interesów i mamy do czynienia ze splotem wielu czynników. Warto wspomnieć, że oprócz granicy tadżycko-afgańskiej na tym obszarze górskiego Badachszanu znajduje się granica Tadżykistanu i Chińskiej Republiki Ludowej. Warto wspomnieć, że w roku 2011 prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon oddał część Terytorium na wschodzie górskiego Badachszanu, Chińskiej Republice Ludowej. Warto o tym pamiętać, i warto także pamiętać, że Rachmon nazwał to wtedy ogromnym zwycięstwem dyplomatycznym. Rok później, w 2012 roku, władze w Tadżykistanu rozpoczęły operację wojskową w Chorok. W stolicy górskiego Badachszanu. Jej celem było zatrzymanie nieformalnych lokalnych przywódców, których władze w Duszanbe oskarżały o próbę przejęcia władzy. Tych lokalnych przywódców obecnie jest kilku w górskim Badachszanie. Oprócz Mamad Bokiera, Mamad Bokierowa, o którym już wspomniałem, warto chociażby wspomnieć o Tolibie Ajombekowie czy Jogdorze Mamad Aslamowie. To są weterani wojny domowej z lat 1992-190. 1997. Obecnie mieszkańcy górskiego Badachszanu, Pamirowie są coraz bardziej oburzeni, że ich. Autonomia, która no, wspomniana jest nawet w nazwie, formalnej nazwie regionu, jest tak naprawdę nieprzestrzegana, że władze w Duszanbe wyznaczają im nawet gubernatora. I właściwie cała droga od wjazdu do górskiego, od górs... jeżeli mamy wjazd do górskiego Badachszanu, to cała ta droga aż do Chorok jest obłożona. Blokadami. Tutaj mieszkańcy no, żalą się, że czują się jak tak naprawdę obcy. Coraz bardziej się zresztą radykalizują i są bardziej, coraz bardziej nieufni wobec, wobec prezydenta Rachmona. Co ciekawe, ta nieufność przenosi się także na prezydenta Rosji Władimira Putina, ponieważ według Pamirów, to dzięki niemu prezydent Tadżykistanu nadal jest u władzy. Co ciekawe, prezydent Emomali Rahmon w 2018 roku. Zaprosił nieformalnych przywódców, właśnie pamierów, na audiencję, gwarantował im bezpieczeństwo, oferował podpisanie różnego rodzaju protokołów, natomiast tak naprawdę w żaden sposób nie przyczyniło się do, to do trwałej stabilizacji w regionie. I warto teraz zastanowić się, jak, jakie ma to przełożenie na kwestie stabilności regionalnej jakie ma to przełożenie na kwestie geostrategiczne. W mojej ocenie ryzyko jakie niesie niestabilny Region górskiego Badachszanu dla Rosji jest właściwie oczywiste. Jeśli rząd centralny w Tadżykistanu straci kontrolę nad tym obszarem, no, po pierwsze, może wzrosnąć przemyt narkotyków i napływ uchodźców z Afganistanu, ale także istnieje duże niebezpieczeństwo, w mojej ocenie, że islamscy radykałowie wśród etnicznych Tadżyków i wśród etnicznych mieszkańców górskiego Badachszanu będą wykorzystywać sytuację do osłabienia B i przejęcia władzy we wschodniej części kraju. Tutaj także warto wspomnieć o, o, o tym, że może na, właśnie tutaj mieć miejsce napływ radykałów z Afganistanu. Warto podkreślić, że wielu analityków ostrzega przed poważnym ryzykiem, które może mieć miejsce, jeśli władze w B chciałyby przekazać Chińczykom tę część Tadżykistanu. Tutaj i oczywiście część analityków powołuje się na ten przykład z roku 2011, o czym, o czym wspomniałem. No, a taka sytuacja, taki obrót spraw, no niewątpliwie zagroziłby pozycji Rosji już nie tylko w Tadżykistanie, ale w mojej ocenie również ogólnie w Azji Środkowej. I no również część, część tadżyckich Pamirów obawia się, że wkrótce mogą znaleźć się pod rządami chińskimi. Aby zapobiec tego, tego rodzaju wydarzeniom, prezydent Rosji Władimir Putin obiecał prezydentowi Momali Rachmonowi w grudniu 2021 roku, że Moskwa zwiększy pomoc gospodarczą dla Tadżykistanu, ale także, co istotne, wzmocni tam swoją. Obecność wojskową. No i rzeczywiście, w ostatnim czasie były rosyjskie transporty do Tadżykistanu, transporty broni, transporty technologii, tak aby Tadżykistan mógł tutaj przeciwstawić się tym zagrożeniom i wewnętrznym, i zewnętrznym. Jak istotne to jest dla Moskwy, wskazuje także chociażby ostatnia rozmowa ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Ostinem. Obaj panowie w tym miesiącu. Omawiali m.in. właśnie problemy na granicy Tadżykistanu i Afganistanu. Co istotne, co bardzo ciekawe, w tym miesiącu Kabul ogłosił, że wyśle na granicę z Tadżykistanem 10 tysięcy swoich żołnierzy. Mają zostać oni przetransportowani do północnego Afganistanu, który właśnie sąsiaduje z Tadżykistanem. Tutaj, oczywiście, warto zauważyć, że Władze afgańskie mają kilka interesów w tym zakresie. No, po pierwsze, rządzący talibowie są, wywodzą się w dużej mierze z grupy etnicznej Pasztunów i no, starają się stawiać czoła tej niespokojnej mniejszości tadżyckiej na północy. Z drugiej jednak strony, w północnej części Afganistanu jest wielu radykałów islamskich, nad którymi tak naprawdę Kabul nie ma realnej władzy i to jest rzeczywiście jest, jest rzeczywiście bardzo istotna sprawa. Natomiast w mojej ocenie także tutaj jest istotny czynnik trzeci. Ten czas tego rozmieszczenia wojsk afgańskich kontrolowanych przez Talibów oczywiście, jest moim zdaniem nieprzypadkowy. Jest to bardzo jasny sygnał wobec Moskwy, zwłaszcza w kontekście oczywiście obecnych napięć między Rosją a Ukrainą, ale też szerzej między Rosją a kolektywnym Zachodem. Kabul chce pomocy Moskwy w można powiedzieć w przerwaniu blokady kont bankowych talibów, blokady, którą nałożyły Stany Zjednoczone. Natomiast no jeżeli taka pomoc ze strony Moskwy nie nadejdzie, no to wówczas oczywiście te siły afgańskie mogą, mogą zostać zmniejszone, te wysiłki na rzecz kontroli, z kontroli, kontroli granicy z Tadżykistanem mogą, się, mogą ulec zmniejszeniu, no co ewidentnie doprowadziłoby do pogorszenia tam warunków bezpieczeństwa, pogorszenia, którego Moskwa nie chce. Ta sytuacja w górskim Badachszanie pokazuje, jak istotna jest stabilność strategiczna w Azji Środkowej. Istotna z punktu widzenia i Chińskiej Republiki Ludowej, i Federacji Rosyjskiej, ale także innych graczy, takich chociażby jak. Islamska Republika Iranu. W kontekście tego, co się dzieje obecnie w Donbasie, warto mieć na uwadze także Azję Środkową i te wszystkie czynniki, które oddziałują na kwestie stabilności tego regionu. Dziękuję Państwu za uwagę.